Dzień dobry, drogie kobiety. Witam Was bardzo gorąco na tym spotkaniu ze mną live. Pomyślałam sobie, że zrobię dla Was live. Na ogół tutaj pojawiam się pisząc posty, czasem pojawiam się wrzucając link do mojego nagrania, do podcastu, ale dzisiaj pomyślałam, tak poczułam, że chciałabym jednak do Was przyjść live, chciałabym się pokazać. Wiele miesięcy temu podjęłam decyzję, że zniknę zupełnie ze świata social mediów, jeśli chodzi o mój wizerunek, i nie będę pokazywała swojego wizerunku, ale dzisiaj poczułam, że to jest ze mną zgodne, więc chciałabym sobie pozwolić na to, by iść za tym, co ze mną rezonuje. A dlaczego postanowiłam zrezygnować z pojawienia się w social mediach, jeśli chodzi o mój wizerunek? Jest to bardzo mocno związane z moim profilem Human Design i z moim typem Human Design, ale to nie dzisiaj o tym będzie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takim moim wglądzie, który się pojawił, o moich przemyśleniach, które myślę, że z wieloma z Was będą rezonowały, ponieważ każda z Was tutaj gdzieś miała moment, w którym zaczynałyście swój biznes. Wy miałyście taki początek, każda z nas miała początek i tym początkiem był pewien zapalnik. My po coś zaczynałyśmy. Coś się zadziało w naszym życiu, coś było taką iskrą, która nas skierowała do tego, by otworzyć ten biznes. I z biegiem miesięcy, potem z biegiem lat, bardzo często zdarza się, że zapominamy, co było tym wyzwalaczem, co było tą iskrą taką, która skierowała nas do otwarcia biznesu, do rozpoczęcia czegoś naszego. A z biegiem miesięcy, z biegiem lat również, to co się często dzieje, to kiedy nie widzimy oczekiwanego przychodu albo oczekiwanych rezultatów, zaczynamy poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego, co jest nie tak, co robię nie tak, co powinnam zmienić, co mogę ulepszyć, poszukując odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście znajdujemy tę odpowiedź, kiedy znajdujemy tę odpowiedź, często wprowadzamy te zmiany. Natomiast nie zawsze te zmiany, które wprowadzamy, są zmianami właściwymi dla nas. I po pewnym czasie niektóre z Was mogą doświadczać uczucia wypalenia, takiego uczucia, gdzie macie już dosyć. I to, co sprawiało na samym początku przyjemność, przestaje być przyjemne. To, co dawało satysfakcję, przestaje przynosić satysfakcję. Jeżeli jesteście w takim miejscu, to nagranie jest dla Was. Ja w swoim życiu prowadziłam wiele biznesów i praktycznie każdy z tych biznesów przechodził przez pewien etap. Był początek, który był fascynujący, a rozpoczynałam biznesy z różnych powodów. Niektóre z nich rozpoczynałam dlatego, bo chciałam zarabiać duże pieniądze. Nie zawsze ten pomysł na biznes był ze mną zgodny, nie zawsze był tym, co chciałam robić, natomiast zdarzało się, że była to możliwość zarobienia ogromnych, ogromnych pieniędzy. Jednym z takich biznesów była agencja ubezpieczeniowa. Coś, co na tamten moment było świetnym kierunkiem, tylko intencja, z którą zaczynałam, była niewłaściwa. I to też chyba ma ogromne znaczenie, ponieważ kiedy my zaczynamy dany biznes, kiedy zaczynamy otwierać dany biznes, intencja, z jaką zaczynamy to robić, jest kluczem. Jeśli ma on dla nas być stabilnością finansową i ma nam dawać stabilność finansową, a w obecnym momencie nie mamy żadnej stabilności finansowej i nie mamy żadnego stałego dochodu, to otwarcie swojego biznesu jest bardzo kiepskim pomysłem, ponieważ jak zapewne część z Was wie, te z Was, które otwierały z takiego właśnie powodu, z taką intencją, być może doświadczyłyście tego, czego ja też doświadczyłam, że zwyczajnie z czasem i z presją pojawia się ogromny stres na to, żeby zarobić, ponieważ my potrzebujemy opłacić rachunki. A jeżeli nasz biznes nowo otwarty ma być tym jedynym źródłem naszego dochodu, wówczas generuje to ogromny, ogromny stres w nas i powoduje, że zamiast skupiać się na tym, co chcemy robić, na tym, co przynosi nam radość, co przynosi nam satysfakcję, to my się skupiamy na tym, jak zarobić, jak zarobić, jak zarobić. To oczywiście się przekłada na wszystko. Nie tylko na biznes, ale także na relacje, na wszystko to, co się dzieje w naszym życiu.
Więc mamy po pierwsze ten zapalnik, ten początek, po co zaczynamy dany biznes. Mamy tą intencję, co nami nawiguje, co kieruje nas do tego, by ten biznes rozpocząć. I mamy potem to, co się dzieje, kiedy gdzieś nasze oczekiwania nie stykają się z rzeczywistością. Kiedy albo nie ma wystarczającego dochodu, który sobie założyłyśmy, albo ktoś coś powie i my przyjmiemy to do siebie, ktoś powie: słuchaj, powinnaś być w innym miejscu, ale nie jesteś, coś robisz nie tak. Jest jakby tutaj wiele różnych warstw, do których można sięgnąć. Natomiast ważne jest to, jak my idziemy z tym. I tak jak powiedziałam, ja w swoim życiu prowadziłam wiele biznesów, wiele z nich przechodziło przez te wszystkie etapy. Natomiast ten, który dzisiaj prowadzę, praktykę, którą dzisiaj prowadzę, to też się stało moim triggerem do tego, żeby stworzyć ten live, żeby nagrać ten live. Praktykę, którą prowadzę dzisiaj, praktykę terapeutyczną i coachingową, która była praktyką coachingową, a w tej chwili bardziej ona ukierunkowuje się jednak na praktykę terapii. Rozpoczęłam ten biznes w 2018 roku. I jakiś czas temu wpadł w moje ręce dziennik, sam początek, kiedy zapragnęłam, by otworzyć tą praktykę. Jeszcze nie wiedziałam, jak ona będzie wyglądała, jeszcze nie wiedziałam, jak to się będzie przekładało na rzeczywistość, ponieważ nigdy nie miałam doświadczenia w prowadzeniu czegokolwiek online, a miała być to praktyka online. Moje poprzednie biznesy były stricte oparte na świecie rzeczywistym, ponieważ prowadziłam i agencję ubezpieczeniową, i agencję nieruchomości, i agencję marketingowo-reklamową. To wszystko były biznesy, które miały swoją rzeczywistą siedzibę i ludzie przychodzili, mieliśmy kontakt face to face. Natomiast świat online był dla mnie jakimś abstraktem. Nie miałam żadnego pojęcia, jak to poprowadzić, jak to robić, więc było to coś bardzo nowego. I zaglądając do tego zeszytu zupełnie, do tego dziennika, zupełnie przypadkiem, zobaczyłam swój wpis, gdzie była nazwa, jak ten biznes chce, żeby się, jaką nazwę chcę dać temu biznesowi. I usiadłam nad tym, ponieważ zdałam sobie sprawę z tego, że ta nazwa, ona nigdy się nie pojawiła. Ona nigdy nie pojawiła się w mojej praktyce, ani coachingowej, ani terapeutycznej. I zaczęłam się temu przyglądać, co się stało na przestrzeni tych ostatnich 6 lat. Zdałam sobie sprawę z tego, że ten początek, z którym wychodziłam do świata, w pewnym momencie zetknął się z takim miejscem, gdzie miałam wiele oczekiwań. Porównywałam siebie do innych osób i uznałam: okej, minęło ileś miesięcy, nie zarabiam, nie mam przychodu, ponieważ te zarabianie i przychód był dla mnie jedynym odnośnikiem do tego, czy to idzie właściwie. Więc coś robię nie tak. Zaczęłam szukać, co robię nie tak. Wiecie, jak szukacie, co robicie nie tak, to znajdziecie. I oczywiście wrzucałam zapytania na różne grupy. Na różne grupy na Facebooku. Co jest nie tak? Co w tym moim biznesie jest nie tak? Co ja powinnam zmienić? I otrzymywałam odpowiedzi. Pamiętam, jedna grupa coachingowa, na którą wrzuciłam zapytanie, opinię na temat mojej strony internetowej. Się ponad 1000 komentarzy i wszystkie były tak bardzo krytyczne odnośnie tego, co robię. I było tak wiele rad, co powinnam, jak powinnam, czego nie powinnam, że oczywiście zaczęłam iść za tymi radami. Pomyślałam sobie: ci ludzie wiedzą, co mówią. Ja dopiero zaczynam. Ja nie mam pojęcia, jak buduje się tą praktykę, ponieważ moje doświadczenie na tamten czas, na 2018 rok, to było doświadczenie, które prawie 20 lat miałam doświadczenia w marketingu, w zarządzaniu ludźmi, w prowadzeniu zespołów sprzedażowych, ale nie miałam doświadczenia w pracy z klientem od strony terapii, od strony takiej coachingowej, od strony coachingu prywatnego. Owszem, robiłam coaching zawodowy, coaching biznesowy, jednak coaching taki od życia prywatnego, czy też praca z emocjami, czy praca z traumą, były czymś dla mnie zupełnie nowym. Tym bardziej, że tutaj nie tylko to było nowe, nowe było również to, że był to biznes online. I posłuchałam się tego i poszłam za tym. Więc ta nazwa, która przyszła do mnie w takim bardzo głębokim procesie połączenia w medytacji,
Była to nazwa, która nigdy nie ujrzała światła dziennego, ale to była nazwa, która nadawała kierunek tej praktyce. I ponieważ ta nazwa się nie pojawiła, moja praktyka zmieniła zupełnie kierunek. I w trakcie tych 6 lat, śledząc różnych mentorów i coachów, podążając za tymi, którzy osiągnęli sukces, mój biznes również się zmieniał i ja dostosowywałam siebie do tego, co inni mówili. Jednym z największych i najtrudniejszych doświadczeń, przez które siebie przeprowadziłam, było to doświadczenie 365 dni Facebook Live Challenge. Poprowadziłam siebie przez robienie live streamów przez 180 dni. W 180 dniu zdecydowałam, że nie, że więcej tego nie będę robić. To był bardzo mocny czas dla mnie, ponieważ to był też czas, kiedy ja zaczynałam odkrywać to, kim jestem i że bycie projektorem z systemu Human Design, te z was, które znacie Human Design, wiecie, o czym mówię. Te z was, które nie znacie, tutaj pod tym nagraniem wrzucę link, możecie bezpłatnie sobie sprawdzić swój wykres i zobaczyć, kim jesteście. Więc bycie projektorem niesie ze sobą pewne ograniczenia i jest czymś, co nie jest jeszcze w żaden sposób pokazane, jeśli chodzi o świat biznesu. Mam takie poczucie, że cały świat biznesu kręci się wokół manifestujących generatorów, manifestorów. Świat zarabiania na etacie kręci się wokół generatorów. Natomiast wszystko to, co wiąże się z biznesem, dla projektora musi być zupełnie inne. I nie ma jakby struktury w tym kierunku. I dla projektora trudno jest się w tym odnaleźć. I dla mnie było bardzo ciężko się w tym odnaleźć, ponieważ kiedy zaczynałam zgłębiać, co to znaczy być projektorem, zaczęłam rozumieć, co ja sobie robię. Zaczęłam rozumieć, jak ogromną krzywdę sobie zrobiłam. Po pierwsze, wrzucając siebie na Facebook Live Challenge i oprócz tego facebookowego wyzwania prowadziłam równolegle chyba 2 albo 3 warsztaty. Miałam też bardzo dużo klientów na sesjach indywidualnych i kilka klientów na sesjach takich na prowadzeniu mentoringowym. Ja pracowałam po 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu. Byłam kompletnie wykończona. To oczywiście wpłynęło na moją energię, na moje zdrowie i na wszystko. I pamiętam, że w tym 180 dniu zdecydowałam, okej, okay, that's it, koniec. Kończę to wyzwanie i zaczynam zanurzać się w to, jak ja chcę ten biznes prowadzić po swojemu, jak ja chcę tą praktykę po swojemu prowadzić. I to było 2 lata temu, 2 lata, minęły już 2 lata teraz, kiedy zakończyłam tamto wyzwanie. Przez 2 lata jestem wokół tego obszaru, jak ja chcę tą praktykę poprowadzić, która będzie zgodna ze mną, po mojemu. I zdałam sobie sprawę z tego, że potrzebuję wrócić do początku. Potrzebuję sięgnąć do początku, do tego, co mną nawigowało, by rozpocząć w ogóle tę praktykę. Co było powodem, co było moją intencją. I jak ja chciałam tą praktykę prowadzić, ponieważ tu spotykamy się z kolejną rzeczą, że kiedy my przez pewien czas nie zarabiamy pieniędzy z naszego biznesu i nie mamy innego źródła dochodu, to oczywiście zaczyna nami szamotać to wszystko i pchać nas w kierunku takim, abyśmy zrobiły coś, by zacząć zarabiać. No bo mamy rachunki do opłacenia, a mamy potrzeby, takie podstawowe potrzeby, jak jedzenie, jak opłata za dom, czy za mieszkanie, czy za kredyt. A jeśli mamy dzieci, to jeszcze dodatkowe dochodzą nam obciążenia i zobowiązania wobec osób, które na nas polegają, które są pod naszą opieką. To było miejsce, które było moim miejscem. Ja z tego miejsca zaczynałam swój biznes. Nie było to najlepsze miejsce, a szukałam wiele odpowiedzi i zadawałam często pytania, czy tak ja mam robić, czy ja rzeczywiście mam z tego miejsca ruszać, czy może jednak powinnam iść na etat i ten biznes sobie powolutku budować.
I ludzie mówili mi różnie, ale nigdy nie dostałam jednoznacznej odpowiedzi, nigdy nie dostałam odpowiedzi, która byłaby rzeczywiście mocną odpowiedzią na to, kim ja jestem. Pewnego dnia zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy zaczęłam zgłębiać właśnie human design i bycie projektorem i prowadzenie biznesu jako projektor, zdałam sobie sprawę z tego, że dla nas projektorów stabilizacja finansowa, która daje poczucie bezpieczeństwa, jest absolutną podstawą, by nasz biznes zaczął działać i przynosić nam dochody właściwe. Nie może być sytuacji takiej, jeśli jesteś projektorką, jeśli jesteś typem projektora, że ty zaczynasz swój biznes i on jest niestabilny finansowo i jest to jedyne twoje źródło przychodu, ponieważ jako projektor my mamy ograniczoną energię w sobie. Nie możemy pracować 10-12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Docelowo skończy się to bardzo dużym zachwianiem i brakiem równowagi w naszym ciele, w naszym zdrowiu i przełoży się bardzo mocno na nasze zdrowie. Jeżeli tego teraz nie doświadczasz jeszcze, to zdarzy się moment, w którym będziesz to bardzo mocno odczuwała. Będzie się to przekładało na twoje emocje, a na twoje wypalenie zawodowe, na twoje relacje z ludźmi, na to, jak się będziesz czuła. W pewnym momencie obudzisz się z takim poczuciem: ja już nie chcę tutaj być, ja już nie chcę tego robić, to już mi nie sprawia przyjemności, ja czuję się wyssana energetycznie. Tak było ze mną. I działo się to przez ogrom lat, dlatego że świat, w którym żyjemy, nie jest dostosowany do naszego typu energii. Jest to świat, który jest dostosowany do manifestujących generatorów i do generatorów, którzy obejmują około 75% populacji ludzkiej. Jest to świat, który jest dostosowany do typów, które mają w sobie ogrom energii, które są generatorami energii i potrafią tę energię w sobie magazynować i przechowywać. I to są osoby, które ciągle są w ruchu i które są w stanie od rana do wieczora pracować, ale nie my, nie ja jako projektor, nie ty jako projektor, jeżeli jesteś projektorem. Nasz system prowadzenia biznesu potrzebuje być inny. I dzisiaj po raz kolejny, przeglądając różne grupy facebookowe swoich mentorek i coachów, zajrzałam do jednej z nich na grupę i na jej początki grupy. I to mnie bardzo mocno uderzyło, bo zdałam sobie sprawę z tego, że tak wiele z nas, kiedy zaczynamy biznes, jest czystych w tym biznesie. Jesteśmy takie niewinne w tym biznesie, szczególnie kiedy nie wiemy jak. Jesteśmy niewinne, jesteśmy czyste, mamy czyste pragnienia, dopóki nie zostają one zmącone systemem. Dopóki nie zostają one zmącone narzuceniem, jak ma nasza marka wyglądać, co my powinniśmy robić, jak my powinniśmy robić, jak my powinniśmy się sprzedawać, jak my powinniśmy się pokazywać. To dopóki to się nie zadzieje, to jesteśmy takie właśnie czyste, niezmącone, niewinne, takie innocent, gdzie wszystko jest takie nasze, takie naturalne. Ja wchodząc na tą grupę, zobaczyłam tak ogromną rozbieżność między tym, gdzie ta dziewczyna jest dzisiaj, a gdzie ona była 5 lat temu. I pomyślałam sobie, wow, jakie to jest mocne, ponieważ to też bardzo mocno mnie dotyczy i mojej zmiany w biznesie. I większość biznesów, które prowadziłam, kiedy one przestawały sprawiać mi radość i zaczynałam się w nich męczyć, to był dla mnie znak, żeby je zakończyć. Ale nie ten. Nie to, co teraz robię, bo to, co teraz robię, jest rzeczywiście, to bardzo mocno płynie z mojego powołania, z mojej przestrzeni serca. I ja wiem, że to jest coś, co może pomóc ogromnej ilości ludzi, ogromnej ilości również młodych osób i docelowo także dzieci, bo to jest też mój kierunek, w którym będę chciała się rozwijać. Natomiast to, co jest niesamowicie ważne i do czego chciałabym Was zachęcić tym krótkim live'em, to do tego, byście spróbowały wrócić do początku. Jeżeli jesteście w takim miejscu, gdzie czujecie się wypalone, gdzie zadajecie sobie pytanie, co ja mam zrobić, żeby zarobić, albo dlaczego ja nie zarabiam, albo co robię źle,
Wróćcie do początku, zadajcie sobie pytanie, co było intencją, co was skierowało do tego, żeby ten biznes otwierać, co było tym początkiem. Jeżeli tym początkiem było, chcę zarobić pieniądze, to spróbuj odsunąć to na bok i zobaczyć, czy było coś jeszcze. Jeżeli nie, to prawdopodobnie nie jest to twój kierunek i lepiej będzie poszukać czegoś innego. Natomiast jeżeli było to jakby na wierzchu, wierzchnią warstwą, że chcesz zarobić pieniądze, ale pod spodem było też poczucie takie, że gdybyś miała stabilny fundament finansowy, to mogłabyś tutaj robić i to, i to, i to, i wiele rzeczy się w tobie pojawia, to zobacz, co to by było i zbuduj ten stabilny fundament finansowy. Jeżeli go nie masz, spróbuj dać sobie poczucie bezpieczeństwa finansowego najpierw. Jeżeli prowadzisz tylko biznes i jest on chwiejny finansowo, nieprzewidywalny, jest raz lepiej, raz gorzej, ileś miesięcy jest super, a potem tak naprawdę spada wszystko w dół, to jest świetny moment, by spróbować przeorganizować to i zadbać o tą stabilność finansową. To jest tak, tak kluczowe, tak niesamowicie ważne, kiedy budujemy coś swojego. Tym bardziej, jeżeli jesteś mamą i masz dzieci, które są na twoim utrzymaniu, tym bardziej jest to kluczowe. Jeżeli jesteś projektorem, to tutaj nawet nie będę tego podkreślać, jak niesamowicie ważne jest, abyś miała wsparcie finansowe i aby to wsparcie finansowe nie było wsparciem, gdzie ty musisz kogoś prosić o pieniądze co miesiąc, tylko by było to wsparcie finansowe, które ty masz gwarantowane co miesiąc, kwoty, która zapewnia ci opłacenie twoich rachunków i tutaj wokół tego budujesz swój biznes, który może być zupełnie oddzielną przestrzenią, czymś zupełnie innym, ale ważne, byś ty wewnętrznie nie martwiła się o to, z czego zapłacić, byś nie zastanawiała się, skąd ja wezmę w tym miesiącu na prąd, skąd ja wezmę na jedzenie i pojawia się klient w twojej przestrzeni, a ty jedyne, o czym myślisz, to o tym, że musisz tego klienta złapać, bo jak go nie złapiesz, to nie będziesz miała pieniędzy. Dzisiaj z mojego doświadczenia, które w prowadzeniu biznesu, które ma około 25 lat mojego doświadczenia w prowadzeniu biznesu, w pracy marketingowo-reklamowej, ale też i w coachingu, to co dzisiaj zabieram ze sobą i co jest takim punktem wyjścia, to głębokie zrozumienie, że my odpowiedzi mamy w sobie i my potrzebujemy znaleźć, co jest w nas, dla nas dobre. Jak ja mam podjąć decyzję w zgodzie ze sobą i te właściwe podejmowanie decyzji w zgodzie ze sobą, to jest klucz do wszystkiego. Nie podejmowanie decyzji, bo ktoś powiedział, może otworzysz biznes, albo dlaczego nie otworzysz biznes, albo gdzieś zobaczyłam, że komuś świetnie idzie w jakiejś przestrzeni i ktoś zarabia fajne pieniądze, to ja też zacznę to robić. W ten sposób powstał ogrom praktyk coachingowych, gdzie ludziom wydaje się, że coaching jest taką banalną rzeczą i taką prostą. Wszyscy teraz są coachami. Na to nie trzeba mieć żadnych akredytacji i uprawnień. Każdy może być coachem. I każdy może być coachem, ale nie każdy będzie coachem, który będzie odnosił sukces. Tak samo nie każdy będzie terapeutą, który będzie odnosił sukces. Teraz pytanie, czym jest sukces? Czy sukcesem jest ten efekt finansowy, czy sukcesem jest coś innego dla nas, bo to jest jakby kolejna rzecz, do której warto zajrzeć. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałabym was zachęcić do tego, że jeżeli którakolwiek z was jest w takim miejscu wypalenia, abyście przypomniały sobie początek. Początek tego, po co zaczynałyście ten biznes, co was przywiodło do tego pomysłu, by otworzyć coś swojego. Czy była to wasza decyzja, czy też była to decyzja, którą podjęłyście pod wpływem kogoś, jakiejś innej osoby albo jakiegoś zdarzenia. I jakie co uległo zmianie w trakcie tych miesięcy albo lat prowadzenia biznesu, gdzie odeszłyście od tej pierwotnej, od tego pierwotnego założenia, tego pierwotnego kierunku. Kto był tym, który narzucił wam trend i za kim zaczęłyście iść, bo zobaczyłyście, że u kogoś coś zadziałało. Przede wszystkim, jeżeli u tej osoby coś zadziałało i ta osoba jest innym typem energii niż ty, czyli jeżeli biznes komuś wypalił i ktoś jest manifestującym generatorem albo generatorem, a ty jesteś projektorem, zrób step back. Naprawdę. Cofnij się albo wyjdź kawałek poza ten obszar, ponieważ to nie jest kierunek dla ciebie. Jako projektor masz
przepraszam, jako projektor masz zupełnie inny styl prowadzenia biznesu, jaki potrzebujesz to odkryć w sobie. Nie ma innej opcji, nie ma innego kierunku, dlatego ta finansowa podstawa, ta finansowa stabilizacja jest tak kluczowa. Z drugiej strony, jeśli jesteś manifestującym generatorem, a śledzisz kogoś, kto jest generatorem, ogromne prawdopodobieństwo, że to też nie jest twój kierunek, ponieważ jako manifestujący generator, ty jesteś wszędzie, robisz 10 tysięcy rzeczy na raz i to jest właściwe. Jako generator skupiasz się na jednej rzeczy i mogłam powiedzieć, że jesteś jak kropelką, która drąży skałę, która drąży skałę powoli, ciągle w tym samym kierunku i powiela, i powiela, i powtarza, i powtarza. To nie jest kierunek dla manifestującego generatora, absolutnie. Jeśli jesteś manifestorem, śledź tych, którzy są manifestorami i osiągnęli sukces, ponieważ oni działali w zgodzie ze sobą. Oni szli z tą energią, która w nich jest, energią początku, która zaczyna, i jest bardzo mocno skupiona na sobie. Patrzę jeszcze sobie na notatki, czy jest coś, co chciałabym Wam powiedzieć. Tak, to chyba byłoby wszystko. Mam nadzieję, że ten live dał Wam pewne wskazówki, takie punkty do zastanowienia się, do przemyślenia, do pobycia. Wkrótce będę organizowała bezpłatny warsztat, jak podejmować właściwe decyzje w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoim typem energii, do którego Was zapraszam. Zapraszam Was na ten warsztat. Będzie to warsztat oparty przede wszystkim o system Human Design, ponieważ my, jako typy energii, czy projektor, czy manifestor, czy manifestujący generator, czy reflektor, mamy swój styl podejmowania decyzji oparty o nasz wewnętrzny autorytet, więc mamy pewną strategię, którą potrzebujemy podążać, i autorytet, który jest tym, co w zgodzie z czym mamy podejmować te decyzje. I ponad 90% ludzi podejmuje decyzje nie w zgodzie ze sobą, ponieważ nie wie, jak te decyzje podejmować. Podejmuje je z głowy. Podejmuje je pod wpływem chwili, podejmuje je pod wpływem emocji, podejmuje je pod wpływem presji. To nie jest ten kierunek. Jedyne osoby, które mogą podejmować decyzje z głowy, to są osoby, które są manifestorami i one mogą podejmować decyzje z głowy pod pewnym warunkiem, że nie należą one do grupy osób, które mają autorytet emocjonalny. To też jest bardzo ważne, więc chcę Was zaprosić na ten bezpłatny 3-dniowy warsztat. Jeżeli jesteście zainteresowane, napiszcie do mnie wiadomość prywatną albo skomentujcie tutaj ten live i ja do Was wrócę. W wiadomości prywatnej do Was wrócę i podam Wam link do rejestracji. Ważne, żebyście wiedziały, jeszcze raz podkreślę to, ponieważ czasem może być to mylące. Jeżeli skomentujecie ten live, ja do Was wrócę w wiadomości prywatnej. Nie chciałabym robić tutaj tak zwanego spamu. Jeżeli będzie ileś komentarzy i wklejać ten sam link do rejestracji, więc dostaniecie go w wiadomości prywatnej. I tutaj w treści również tego nagrania live również umieszczę. Nie, w treści nagrania live nie umieszczę, ponieważ nie można umieszczać tutaj linków, więc w komentarzu pod tym live'em umieszczę link, ale te z Was, które jesteście zainteresowane takim warsztatem, zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ nasze życie opiera się o decyzje, mniejsze, większe decyzje. Kiedy podejmujemy je w zgodzie z sobą, naprawdę ze sobą, a nie pod wpływem pewnych okoliczności zewnętrznych czy osób, czy bo tak trzeba, albo bo ktoś tak każe, albo ktoś nas zmusza, albo mamy presję, że musimy, to wówczas nasze życie zmienia się diametralnie i to jest zupełnie inny rodzaj życia, to jest zupełnie inny rodzaj prowadzenia biznesu. Uczymy się wtedy też wybierać właściwych klientów dla siebie, uczymy się właściwie wybierać czas, znajdować we właściwym miejscu, we właściwym otoczeniu. I kiedy tak się dzieje, dzieją się rzeczywiście niesamowite rzeczy. Można by powiedzieć, że wręcz zakrawa to na cuda, ponieważ ni stąd, ni zowąd pojawiają się właściwe osoby, właściwe okoliczności, a my możemy piąć się w górę.
Życzę Wam, a na zakończenie tego live'u życzę Wam cudownego czasu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, że odnajdziecie wartość w tym nagraniu. Uściski dla Was.